Siema, tutaj Łukasz Łoki Woźniak. I Przemek, Przemek. Przemek, co się stało, że... To jest kawa rozmówki i... Planszówki. Przemek, co się stało, tak. że cię nie było? Ciebie nie było, a jak ciebie nie ma, no to ja też nie przychodzę. No bo co? To było takie uprzejme całkiem. To prawda, ale tak naprawdę co się stało, że ciebie nie było, Łukasz? Gdzie byłeś, co robiłeś? I myślę, że po części część z nas wie, gdzie byłeś, bo pokazywałeś coś tam na Instagramie. Więc gdzie byłeś ty, Łukasz? Proszę się tłumaczyć. Jeszcze warto, zanim przejdziemy do naszych bieżących życiowych spraw, powiedzieć, że powiemy za chwilkę o kronikach zbrodni 1900 i o grze Kto pozmywa. Także dzisiaj taka para gier, jako się połączmy. Z dwóch totalnie okej. Okay. Innych światów. No. Więc gdzie byłem? No byłem w Warszawie nagrywać gameplay. Byłem w Gdańsku grać w grę. Mm-hmm. Byłem w Warszawie. To... I co, wróciłeś? Byłeś Warszawa, Gdańsk, Warszawa? No właśnie nie, ale tak to przedstawiłem teraz. Tak. Byłem też w Warszawie spotkać się z Piotrkiem Game Troll TV, Jasikiem. Mm-hmm. Pokazać mu Wiedźmina. Widziałem. Byłem też wspomagać w nagraniu polskiego gameplayu, w którym nie biorę udziału, Wiedźmina też, także to widziałem. Był taki bardzo... Byłeś nie byle gdzie, bo byłeś w samym centrum CD Projekt Red, w komnacie Wiedźmina. Tak. Słyszałem, że jakiś artefakt wyniosłeś. A! Tak, to tylko chciałem się pochwalić i podziękować. Łukasz, to jest miecz, mógłbyś uważać. Że tutaj... Taka bliska relacja z CD Projektem ma swoje perksy. Czyli to jest miecz, przepraszam? Bo to wiedźmiński nie jest. A mój to jest. Ale pożyczyłeś od Eredina, tak? A, tak. O, od razu przechodzimy płynnie tematycznie, że pokazywaliśmy w tym tygodniu. Łukasz, ciężko nie przejść tematycznie do Wiedźmina, gdy już jutro rusza kampania. Albo nawet ze 3 dni. Tak? No, jest dzisiaj sobota, a no jutro jest niedziela. Przed filmikiem. Ty mi wydajesz jakieś fejkowe newsy, żebym ja później wychodził jakoś jak ignorant jakiś zwykły. Nie wychodzisz jak ignorant, ty się po prostu przemo już tak, wiesz, to jaka tak sytuacja szybko... sytuacja z mieczem? Tak szybko, ja tak mnie kusi, żeby cię znowu zdzielić. Nie no, miecz jest, w sensie miecz jest naprawdę... Genialny. No. Masakra. Jest taka długość, że staty w góry haczą. I sufit, wiesz, sięgam sufit teraz. Tak, i to jest taka guma, że to się, to, że w sensie tu w środku, nie wiem, czy nie ma czegoś takiego... Stalowego pręta? No. Więc to trzeba po prostu... Przemo, to jest tak, jak będą jakieś... Ja nie będę ci dawał werbalnych uwag, ani nikomu w filmie, tak. Tylko tym mieczem będę po prostu uderzał. Tak, niestety... Nie, to był żart, to był żart. To w ogóle nie jest żart, Łukasz nam zdaje wszystkich. Tu sobie kropkę narysuję i poproszę o pomoc. Więc co chcę powiedzieć, to, że rzeczywiście byłem w CD Projekt Red, nagrywaliśmy gameplay Wiedźmina, który już możecie obejrzeć. Możecie obejrzeć polski i angielski. Nie polecam oglądać obu, chyba. Bo nudy? Nie, dlatego, że są różne eksploracje i tu, więc ty sobie za dużo gry popsujesz. Spoiler. Pytam, może ich zostanie jeszcze bardzo dużo różnych, żeby tam odkrywać. Tak. I tak naprawdę przez rok to zapomnimy, ale wciąż warto obejrzeć. Można sobie też jeden. Po prostu poprzewijać, zobaczyć albo chwilę, jest karta, kawałek. Pojawia się karta eksploracji, dobra, przewijam, nie chcę nic wiedzieć. Tak, albo zatykam uszy, no. Powiem tak, grało się i oglądało rozgrywkę bardzo przyjemnie, bardzo. Mhm. Tak. No, także no, to utwierdziło mnie po raz kolejny w tym, że lubię tę grę po prostu. Gdzie te gameplay można obejrzeć? No, Zagram w To jest polski, a na Go On Board jest angielski. Mhm. Na Game Troll TV jest recenzja Piotra Jasika, w której też biorę w ogóle udział, więc to taka pogadanka. A tak w ogóle to jeszcze gdzieś tam jakieś pewnie takie pierwsze wrażenia z gry, tak? Wśród recenzentów się gdzieś będą i w Polsce, i za granicą pewnie teraz się pewnie zaraz będą pojawiały. To ja się też przy okazji wetnę, że w komentarzach pojawiały się pytania, co tam z naszymi pojedynkami. Ja już brody nie zgolę nigdy, moim zdaniem, więc to, o to się nie zakładamy, ale wciąż pewnie pojawią się, jeżeli chodzi o Tytanów i Wiedźmina. Nie jest to najważniejsza teraz pewnie kwestia, bo już w innych gameplayach pokazaliśmy grę. Tak. Ale dla samego feelingu i dla naszego po prostu starcia, żebyśmy ustalili, kto tu jest jednak lepszy. Ja chętnie zagram w Tytanów tych wydanych, tak jak zapowiadaliśmy, tak. Tylko zagrajmy... No, tu domyślacie się pewnie, że jest po prostu bardzo gęsto i się dużo rzeczy naraz zazębia, więc ten czas gdzieś tam ucieka. No i a w Wiedźmina to chętnie z tobą, Przemek, zagram bardzo.
Tak. Żeby nie było jasne. To oczywiście. Nie jest, że cię nie zaprosiłem do gameplayu, bo coś. Jedziesz w Gdańsk, Warszawa, koledzy, spotkania, a co? A ja siedzę i czekam przed drzwiami, aż mi otworzysz do biura, żeby wejść i kawę nagrywać, i co? Więc zagram chętnie z tobą we dwóch, jak już będzie też gra wydana. Więc tak to wygląda. Z ważnych newsów jeszcze z tego tygodnia, tak, które ogłosiliśmy, to a propos Wiedźmina, to warto śledzić Go On Board facebookowy, bo tam też to o tym mówimy. I instagramowy też. Instagramowy też. Śledźcie, ale no oczywiście 25 maja, czyli we wtorek najbliższy o 15:00 naszego czasu, na Zagram w to startuje kampania. Tak. No i tam warto być pierwszego dnia, bo... Bo co? Wszyscy wspierający pierwszego dnia dostają figurkę, tutaj jest tylko figurka, ale też kartę, Eredina, który jest tutaj konno, to jest inna... Łukasz, nie? To jest jeszcze... jedyna na świecie figurkę Eredina. Jest, mam ich kilka. Ale... A ty faktycznie, to on ma ten twój miecz. No. Bo on jest tutaj taki faktycznie... No, ty teraz się zorientowałeś? I on ma taką samą tutaj ten. No, no ja myślałem, że sobie tylko powiedziałeś, że to jest Eredin. Nie, naprawdę? Czyli Eredin teraz bez miecza chodzi. I teraz... A ty już jak będę uderzał, to będziesz tak bardziej z szacunkiem to przyjmował. No więc chodzi o to, że wspierający pierwszego dnia dostają figurkę Eredina takiego, który może być wykorzystywany zamiennie za tego pierwszego Eredina w wariancie w dodatku Wild Hunt. Lub on może też posłużyć, poprzez to, że ma tą dodatkową kartę, jako boss w wariancie kompetytywnym. A ja mam pytanie, bo rozumiem, że w grze mogę z nim walczyć. Możesz z nim walczyć w grze, tak. Czy mogę na przykład zrobić tak, że zadaję mu jakieś obrażenia? Tak. I w trakcie podmieniam figurkę, no bo on jakby zrzuciłem go z konia. Tak, możesz. I podmieniam, bo już jest już koń, nie? I on chodzi po prostu. Możesz tak robić. To nie jest taka ważna część gry, ale ty w sercu... Ale fabularnie czujesz, wiesz, że już go zdjąłeś, nie? To nie jest zły pomysł. No więc nie wchodzimy tutaj, to... Później umówimy, jak to można zrobić, ale to po pierwsze, przede wszystkim jest to alternatywna wersja tej figurki, ona jest ekskluzywna, więc ten Eredin konny nie będzie dostępny normalnie w sprzedaży. On będzie dostępny w sprzedaży podczas kampanii, a pierwszego dnia jest gratis. Więc widzisz, jaki się nauczyłem teraz wytrzymać? Łukasz mocno nie macha i to jest pewnie szara plama, ale na Go On Board na Facebooku i na Instagramie, tam pewnie szczegółowo możecie sobie zobaczyć, jak ta figurka wygląda i te zdjęcia są bardzo tam przyjemne w oglądaniu. I to ono jest bardzo przyjemne teraz. Nawet to tylko chciałem powiedzieć, że się pojawiło, jak jesteście... Wyobraź sobie, jak ktoś pomaluje. Ekskluzyw pierwszego dnia. Ja już widziałem figurki Tytanów pomalowane. Widziałeś? Figurki widziałem, super. Cieszymy się w ogóle, że... cieszymy się, znów podkreślmy to, że Tytanie trafiają na stół. Ja widziałem w ogóle rozgrywkę, jak ktoś gra pomalowanymi Tytanami. I to są, wiesz, takie nowe emocje dla mnie. Ale tylko Tytanów pomalowanych. Tak. Ale wiesz, nawet jak pomaluję tylko Tytanów, to dla mnie to są nowe emocje, bo to jeszcze nie widziałem w życiu. Ten Eredin będzie w trakcie kampanii do kupienia, ale jest on ekskluzywny. Ale dostajecie go gratis, jak wspieracie pierwszego dnia. Po prostu chcemy wyjść naprzeciw, dać coś tym, którzy są z nami od samego początku. Tak. Dobrze. Co dalej, Łukasz, dzisiaj robimy? Czy mamy jakieś komentarze? Mamy komentarze. W temacie Wiedźmina to mam wrażenie, że będzie pytań jeszcze mnóstwo. Będą też pytania w komentarzu, oczywiście. No, i jak macie też wy jeszcze jakieś, no to staramy się odpowiadać. Też oczywiście pewnie kilka kwestii się wyjaśni, albo kilka kwestii już się wyjaśniło w gameplayu. Warto też pamiętać, że jak w gameplayach i w recenzjach widzicie tę grę, to też warto wspomnieć, gdy sobie patrzycie na komentarze. To po pierwsze, ona komponentowo jest prototypowa, chociaż muszę przyznać, że na przykład żetony dosyć profesjonalnie wydrukowaliśmy sobie do prototypów i plansze zresztą, plansza prototypowa zresztą też, proszę ciebie, jest już taka ładnie rozkładana. Fancy. Ojojoj. Ale nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć to, to że... ten fragment, gdzie na zwolnieniu trzeba obejrzeć, żeby widzieć więcej. Ale chciałem powiedzieć to, że komponenty są prototypowe i też pewne detale, jeśli chodzi o zasady, o pewne drobnostki mechaniczne, to wciąż rzeczy, które, że tak powiem, dewelopujemy, tak? Więc my tu wewnętrznie działamy, jakieś różne grupy testerskie, zgłaszają nam jakieś mniejsze i większe pomysły, więc to jest jeszcze, warto też brać to pod uwagę. Tak. Pomysły też padają w komentarzach, na różne rzeczy. Więc ja jestem bardzo zadowolony, ale też mamy tą świadomość jednego widza. Ja dostałem pogróżki, już ci mówiłem, że dostałem pogróżki. Tak? No takie, wiesz, że jak gra będzie słabo, to przyjadą i wiesz, co dadzą.
A dla, masz miecz, Łukasz, więc wiesz, ja jesteś bezbronny. Nie jestem bezbronny, ale jakby czuję tą presję i chcemy jak najwięcej po prostu fajnych rzeczy w tej grze zmieścić. Komentarz od Kacpra Wysockiego jest taki, sparafrazuję go, czy w skrócie mógłbyś odpowiedzieć, jak to w ogóle będzie wyglądało, nie zagram w to, gdyż wiele osób, myślę, może wspierać Wiedźmina po raz pierwszy się spotkać z platformą na zagram w to, Kickstarterem, crowdfundingiem w ogóle, więc jakby o co chodzi? Tak, w praktyce na zagram w to wybieracie nagrodę pierwszego dnia, będziecie mogli wybrać nagrodę tego to pudła standard. Nagrodę za co? Albo nagrodę za wsparcie. Czyli tak de facto, jeżeli się kampania uda, tak, to de facto kupujecie grę. I ponieważ jest to taka akcja, która jest rok przed premierą, no to w związku z tym, oprócz tego, że dostajecie tą grę i wspieracie jej istnienie i macie na nią wpływ, to od pierwszego dnia dostajecie jeszcze dodatek Wild Hunt i tego Eredina ekskluzywnego. No i też stretch goale, cele dodatkowe, które się potencjalnie odblokują. Na samej stronie wchodzimy, wybieramy co chcemy i wówczas dodajemy do koszyka tą rzecz, opłacamy, podajemy nasz adres, opłacamy przesyłkę i ta kwota, którą my daliśmy, tak? Czyli ta cena tej nagrody, tej lub drugiej, ona wpływa na wspólną pulę tego, ile uzbieraliśmy i im więcej uzbieramy, tym więcej rzeczy jakby w dodatku czy w dodatkach możemy tutaj dodać. I przez cały czas można sobie w trakcie kampanii jeszcze coś dokładać. I jak się będą pojawiały nowe rzeczy, to będzie można nowe rzeczy dodać. Cena nie będzie się zmieniała, więc ona będzie cały czas taka sama, ale jak wspierasz pierwszego dnia, to gratis dostajesz tego Eredina. Okej, dobrze. Konnego. Mam nadzieję, że mniej więcej odpowiedzieliśmy na to pytanie. Ktoś zauważył, że podczas kawy nie ma w ogóle reklam na YouTubie nigdy. I jest bardzo zadowolony i nas chwali. To pochwała dla Ciebie, Łukasz. A to z czegoś wynika? Po prostu, że tak ustaliliśmy i tak jest. No. Fajnie. No. A, i to jest świetny moment, Przemek, jak Ty dobrze wystawiasz, nie? No. Kumplu. Bo my nie wrzucamy w ogóle reklam na nasze filmy na YouTube'a. Zasadniczo. Tak. To może nie jest jakaś super opcja, ale rzeczywiście nie dodajemy tych reklam. I ja w ogóle tak między nami to ja mam YouTube Premium i te reklamy mi się nie wyświetlają. Ja też. Bo tak ogólnie to po prostu mnie trochę męczą, a bardzo dużo YouTube'a oglądam i słucham. Tak. Ale to wiadomo, każdy ma różnie. My nie dodajemy reklam na YouTube na naszych filmach, dlatego że zakładamy, że wspieranie naszych gier jest wspieraniem naszego kanału i w ten sposób on istnieje. Dokładnie. Więc tu wystawka i z mojej strony ścinka. Bardzo dobrze. O to chodziło. Wspieranie Go On Board poprzez Valhalla wcześniej, później Tytanów, a teraz Wiedźmina Stary Świat, to też wspieranie gier planszowych Łukiego. I a propos Wiedźmina jeszcze pojawiało się kilka takich technicznych pytań dotyczących samej kampanii, jak pewne rzeczy będą funkcjonowały. To są pytania, które zachęcamy, żeby kierować do Barniego na maila kontakt@zagramwto. Barni będzie odpowiadał i też piszcie, dlatego że się dowiecie, bo dostaniecie odpowiedź, ale też my będziemy mogli się jeszcze lepiej orientować, co Was interesuje i informować o tym wszystkich innych. Tak, bo to usprawni na pewno pytanie, zadawanie tych pytań szybciej usprawni komunikację, więc śmiało, śmiało. Mi się już kończą komentarze, Barni zasnął i nie klika. O! trudne słowa. Czy będzie coś trudne, oby było trudne słowo z Wiedźminem? Będzie trudne słowo, którego ja nie znam nawet. O! Czyli do trudnych słówek propozycja jest taka: czym różni się deck building od... I tego nie umiem przeczytać. Od engine building. O. Co to jest engine? Engine to jest silnik, mi się kojarzy, tak? Mm-hmm. Silnik building. Tak. Co to, czym to się różni? Łukasz, powiedz nam. No, to jest dobre pytanie. Jak zwykle na gorąco wchodzę w te definicje. Łukasz, my już wszystkie takie proste, wiesz, co to jest kostka i pionek, odpowiedzieliśmy. Teraz zostały same mocne. Deck to jest talia, engine to jest silnik. Budowanie talii to jest mechanika, która pojawia się w grach na dwa sposoby. Budowanie talii przed grą, Magic the Gathering, kupuje, na przykład kupuje sobie karty, kupuje boostery, kupuje konkretne karty od człowieka, weź masz stówkę, dajmy tę kartę i buduje deck i wchodzę, mam... Stówkę? Czasami więcej. Mam 35 kart chyba, czy tam jakąś pulę kart i ty masz swoje i kto ma lepszy deck? I to jest engine. To jest deck building. Przed grą, ale w świecie na aktualnie najbardziej, najczęściej mówi się o deck buildingu w trakcie gry. Czyli zaczynam z 10 kartami jako jeden z Wiedźminów.
I moją talię akcji wiedźmińskich sobie rozwijam. Tak. Nauczę się tego, czytam tego. Ostatnio, i to jest mechanika, która jest bardzo fajna. Ostatnio mówiliśmy o Dunie Imperium, Arnak, nie pamiętam jak dokładnie ten tytuł brzmi, no Arnak, prawda? Brzdęk, musiał paść brzdęk, to są tego typu gry. No i to jest, dlaczego ta mechanika jest fajna? Dlatego w ogóle o to nie było pytanie. A engine building to budowa silniczka. Przykładową grą, gdzie budujemy sobie nasz silniczek, to jest na przykład Race for the Galaxy, tak. Albo na przykład Osadnicy Narodziny Imperium, czyli 51 Sun Master Set. To są gry, nawet które w ogóle, nawet to są gry, gdzie są karty, ale ja nie buduję mojej talii kart, gdzie one ze sobą się łączą, tylko ja kupuję kartę i o, tu coś mogę wyprodukować, a tu coś mogę sprzedać, a tu coś mogę połączyć. A czasami pasywnie, gdy gdzieś pójdę, to coś mi się tu odpali. I to jest mój silnik. I ten silnik to znaczy, że się tłoki ze sobą zawiązują. Nie? Czy silnik tak nie działa? Ja też nie wiem dokładnie, jak działa silnik, ale wiadomo. Ale no, w sensie, wiesz, wlewasz benzynę i jedzie jakoś, nie? No ale w każdym razie, czyli chcesz mi powiedzieć, że nie każda gra deck buildingowa to jest engine building? Trochę tak. Myślę, nie że, musi być. Myślę, że jest. W sensie, że deck building to jest podkategoria engine building. Tak, ale każdy engine... Bo twój deck to jest twój engine. Jest deck buildingiem. Bo każdy deck building jest deck buildingiem, ty powiedziałeś? Każdy silnik building jest deck buildingiem. Na odwrót. Engine building to jest szersze pojęcie. Okej. Okay. A deck building to jest węższe. Czyli mogę mieć karty w grze, gdzie ja nie buduję... Deku, budujesz engine. Okej. Okay. No dobrze, widzisz, Łukasz, wcale nie takie proste. No i oczywiście konkurs wtórny. A, tak. Teraz Łukasz, konkurs bardzo wtórny. Wow! Tak wtórny, że sobie nawet nie wyobrażasz. No. Ponieważ pytanie... Zasubskrybuj, bądź pierwszym subskrybentem kanału Grupy Szefa Łukiego 12 lat temu. Pytanie o zadanie. By the way, jakby ktoś był i się zgłosił i to udowodnił, to na pewno mamy nagrodę. Tak. To jest konkurs zwykły. To jest jak zwykły. Ktoś jest naszym subskrybentem od października roku pańskiego 2090 chyba? Proszę się zgłosić. Proszę się zgłosić. Ale dowody trzeba mieć jakieś na to. No, nie wiem jak to udowodnić, ale spróbujcie. Dobrze. Może wtedy przychodziły powiadomienia na maile z YouTube'a. Zasubskrybowałeś kanał. Zgańmy to na Barniego, niech on to niech, później sprawdzi. Detektyw będzie. A za chwilę o detektywie, czyli, ale jeszcze nie teraz. Ja kroniki, sobie sam wystawiam mieścinę. To są kroniki, jakby był... Ale kroniki rzeczywiście... do zbrodni, w sensie do detektywa już jesteśmy blisko. Dobrze, więc wracając, bo już wszyscy wyłączyli. Więc... pytanie wtórne tak. W tym tygodniu polegało na tym, żeby na facebookowych kanałach różnych tak. Zadać jak najwięcej wnikliwych pytań dotyczących tytanów i wygrał Piotr Prometeusz. O, gratulacje! Piotr Prometeusz, musisz się odezwać do nas. Tak. Nie masz z tym problemu, więc myślę, że to naturalnie wyjdzie ten kontakt. Wygrałeś grę tak. I gratulujemy. Gratulacje. No to rzeczywiście... Zaskoczyłeś mnie tak. Mocno, no. Ale zwycięzca myślę, że taki oczywisty dosyć to w no, tym wypadku. Jakby bezkonkurencyjny. Tak. Więc gratulujemy i oczywiście bierzcie udział w konkursach wtórnych, które tak. Polegają zazwyczaj na tym, że piszecie komentarz pod jakimś naszym filmem i on jest tym zwycięskim. Tak. Ale czasami one wychodzą do świata. No to na tym polega wtórność. Przemysławie. To kto pozmywa? No to jest bardzo dobre pytanie. Wydawca wysłał nam też od razu jakiś tam kalgonit chyba, czy coś? Somat Gold wysłał i w ogóle tu jest wkładka z informacją o tym. I tak w ogóle zastanawiam się nad tym, jak to się łączy, no bo to są kostki do zmywarki, więc odpowiedź brzmi zmywarka pozmywa. Czyli to jest taka zachęta, że... Kto tak powkłada do zmywarki powinno być? Albo jak w ogóle, jak się pokłócimy za dużo, wiesz, gramy i jest takie, tak. Nigdy nie chcę zmywać, tak. Kup zmywarkę. Dokładnie. No więc gra Kto pozmywa jest grą, w której mamy kafelki i próbujemy w prosty i sprytny sposób je sobie pooddawać, tak trochę. To może ja pokażę, bo ty chcesz znowu opowiedzieć i nie pokazać, jak nawet schowałeś, widzowie, tak jakby nikt nie widział. Widzowie, wiem, że czasami o to mnie wywołują. Więc gra Kto pozmywa jest prosta, szybka, każdy ma 6 kafelków różnych przedmiotów i każdy ma te same kafelki, ale one na odwrocie mają różne kolory. Ja w swoim ruchu mogę jeden z nich odwrócić, na przykład odwracam i o, jest czerwony. I alternatywnie mogę kafelek lub stos kafelków oddać innemu graczowi przy stole, jeżeli pasuje albo obrazek, albo kolor. I teraz myślicie sobie, Łukasz nic nie wytłumaczył, zamotał tylko, to prawda. Więc posłuchajcie,
jakie tu mam odczucia z tej gry. Odczucia z tej gry są takie, że mamy tutaj trochę szczęścia przy odkrywaniu kafelków, trochę zarządzania ryzykiem, tak, trochę przewidywania, co kto inny może zrobić, oddając kafelki. Tak. I przede wszystkim jest to bardzo sprawne i tematycznie fajne, że rzeczywiście no, gramy na przegranego, spychamy, weź ty pozmywaj to. Mhm. Nie? Weź moje talerze, a ty weź moje sztućce. Tak. Więc pasuje mi to tematycznie i działa bardzo przyjemnie. A to pasuje też tematycznie nawet nie tylko dlatego, że ja nie chcę zmywać, tylko no jak siedzisz przy stole, tak, no to przeważnie jest tak, że ktoś zbieramy talerze, tak? No to zbieramy, no to kładziemy talerze na talerze i ktoś z tą kubką zostanie. Dokładnie. Jak ty masz trzy, ja mam cztery, to albo ty mi dasz trzy, albo ja ci dam cztery, no tak to na stole wygląda, ostatecznie ktoś zostanie z tym stosem, więc to faktycznie... To prawda. I wiesz, układasz faktycznie w życiu też miski na miski, ale tutaj sztućce zbierasz, a nie wszystko naraz. Ale tutaj są też kolory i jest czasami wszystko naraz. Także... Tak. To powiedziałbym, że ten poziom imersji w grze, kto pozmywa, jest taki umiarkowany, ale zaskakująco prawda. Duży. Ale to wciąż, prawda. I gra jest taka całkiem apetyczna, tak. Bo ja mam ochotę na takiego kurczaczka z frytkami i z suróweczką. Tak. Plus nie wiem, czy zauważyłeś, że tu jest kran. O! Coś jest zlew. Zlew. Więc to wszystko można po prostu później podkładać do zlewu i tyle. Gra, okładka nam mówi, gra zalecana po obiedzie. Albo przed, żeby na smaka. I ogólnie odpowiedź brzmi zdecydowanie polecamy. Prosta, bardzo prosta. No i mamy Kroniki Zbrodni, seria Millennium, rok 1900. Tak. Ja grałem, ty Łukasz nie, więc ja ci Łukasz opowiem mniej więcej o co chodzi. Powiedz Przemysławie. W skrócie zasady są bardzo podobne jak w poprzednich kronikach. Różni się oczywiście temat w aplikacji, która też jest tutaj potrzebna. Po prostu wybieramy sobie rok 1900. Mamy tam kilka scenariuszy, różne poziomy trudności, ale ostatecznie w taki sam sposób, współpracując z naszym telefonem czy innym urządzeniem, musimy dojść do tego, żeby w pewnym momencie odgadnąć jakąś wskazówkę. Mamy czas, który nas goni, wszystko kosztuje czas, skanujemy kody QR. Warto wspomnieć, że ta mechanika tych w Kronikach Zbrodni, ta mechanika skanowania kodów QR, którą myślę, że już powinniście kojarzyć, ponieważ gra Kroniki Zbrodni jest bardzo popularna. Tak. I bardzo ogromnym sukcesem się cieszy, ale warto to jeszcze raz podkreślić, że to działa w tym wypadku bardzo dobrze. Tak, to chciałem też podkreślić. Że skanowanie rzeczy jest tutaj bardzo imersyjne i niezbędne dla gry i trzeba się przełamać w tym. Ja osobiście to przyznam szczerze, że nie wiem, czy kiedyś skanowałem kod QR oprócz tej gry. Tak szczerze. Ja jak kiedyś wyszły, żeby sprawdzić o co chodzi. Skanowałeś kod QR, żeby sprawdzić o co... I on, no i teraz... Ja coś chciałem powiedzieć, się poddałem. Liga wytnij, porzeźnie. Ale w tej grze to, że skanuję na przykład książkę i potem człowieka i mówię, znasz tą książkę? I on mówi, nie wiem, co masz na myśli. Prawda? Albo mówi, o tak, to moja książka i tak dalej. To działa bardzo dobrze. I tylko to chciałem wytrącić, bo w tą część nie grałem. Tak. No, jeżeli chodzi o takie nowości, to na pewno pojawiły się takie karty, uwaga, nie oglądajcie wcześniej kart zagadek. To karty są kartki zagadek, czyli to są jakby jakieś takie wskazówki, których sobie nie układamy tutaj na naszej planszy, ale to jest na przykład, to może być coś, co nam w inny sposób pomoże i naprowadzi. To nie są wskazówki, tylko większe, takie same, tylko to ma jakąś funkcję w grze. Nie chcę wam za wiele zdradzić, ale to do czegoś służy, coś z tym trzeba zrobić. Taki klimat delikatnie escape roomowy, rzeczywiście zagadkowy. Okej, okay, czuję. Tak. Więc, czuję. Fajnie, myślę, że naturalny element rozwoju tej gry. Tak. Nie jest to zupełnie coś innego, zupełnie inna gra oczywiście, natomiast no, wnosi to ogromną regrywalność, jeżeli tego typu gry lubicie i znacie już poprzednie wersje, no to tu mamy znowu nowe scenariusze, nowe historie, więc bardzo fajnie. I muszę ci się, Łukasz, przyznać. Przyznaj się. Co może być dla ciebie trochę smutne, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak, że lepiej mi się grało bez ciebie. Samemu się grało bardzo fajnie, naprawdę, bo jak my gramy razem, to ty mi mówisz, co ja mam za bardzo robić. Więc polecam w wersji solo sobie, jak ktoś chce. Albo w wersji bez Łukasza, po prostu. Tak, albo... Bo problemem niekoniecznie są współgracze, tylko typ współgraczy pewien, prawda? I jestem tego świadom. I te kciuki wskazują, jaka jest sytuacja. No, ja jestem świadom tego, że ja często jestem problemem, ale cieszę się w takim razie przyjemnie. Ale też bardzo często jesteś pomocą. Rozwiązałem tego problemu, który sam tworzę. No więc, tak. Więc polecamy Kroniki Zbrodni, rok 1900, jak słyszycie, także
polecamy, kto pozmywa. 25 maja o 15 polecamy być z nami na rozpoczęcie kampanii Wiedźmina. Więc jak macie jakieś komentarze dotyczące technicznych takich już spraw kampanii, to możecie pisać tu, ale też możecie pisać na Zagram w to, na maila, to nam ułatwi. Jak macie jakieś pytania czy sugestie dotyczące Wiedźmina, to też oczywiście śmiało. A my już pewnie widzimy się z wami już po drugiej stronie. Po drugiej stronie rozpoczęcia. Dokładnie tak. Ja ci powiem też, Łukasz, zupełnie w sekrecie. Tak? Że skończyłem właśnie słuchać Wiedźmina, więc tak idealnie na styk się, wiesz. Wyrobiłeś się. I nie wiem, czy mogę zaspoilować, jak się Wiedźmin kończy, ale ta książka już bardzo dawno... Nie spoiluj. Ale... Możesz powiedzieć, jakie miałeś emocje. Emocje miałem takie, że słuchałem na YouTubie audiobooka i tam leciała w pewnym momencie na końcówce soundtrack z Gladiatora i tak trochę czułem, że mógłbym się wzruszyć. Ale... Ale się nie wzruszyłem. Byłeś bliski? Byłem, no także wytarłem szybko. Kto umie w oczy cebulę grać? Ja, dokładnie. Więc polecam oczywiście książkę, gry wideo, ale wam szczególnie Stary Świat. Tak. Na razie. Cześć. Hej.